Naszych. Ooo, dałeś mu mora masę. No goście, to padło, to będzie szło. Co tu w ogóle się dzieje? Brotmon. A co? Okej. Chciałem wiedzieć. Co to kuliczki? No właśnie. Nie ma kuliczki, patrz. Właśnie. Zobacz, tu jest mamy tyle corruption, że aż tutaj nawet mobek się może zleczyć już. Bo ja hoduję. Fajnie. Byś pokazywał takie rzeczy. To ja to już 3 odcinki temu zrobiłem. A właśnie. Tutaj masz te meteority bary. Bo ja tylko po to przyszedłem, żeby przerabić, żeby mniej miejsca zajmowały. Ja... Ile prezentów mam, jeden. Dobra. Gdzie ten motor jest? A, jest. A ty a ja zostawiłem w tej skrzynce ten, moje meteoryty. Masz jeszcze demonita, jakby były ci potrzebne. A ty wziąłeś wszystko z tej skrzynek? Jakie skrzynki? No, skrzynka. To drogie. Nie, bo ja się teleportowałem z Dangona. Dobra, nieważne, nie ma... To można, wiesz co, nawet jeżeli to przeniesiemy, to możemy to przenieść w paru kursach. Poza odcinkami. Po prostu przebiegniemy, nie wiem, niczego. Dlaczego otwierasz drzwi? Nie otwieram, to one otwierają, zombiaki otwierają. Na Blood Moon? Tak. A bandyt powiedzmy, to muszę z jednej strony, łatwiej się z nim bić. Pamiętam zombie kiedyś, a teraz zombie to po prostu mięso, idziesz sobie duczesz. Gwiazdka. Dobra, to ja idę zrobić tego. To do przyzywania. A zrób sobie może gir. Yeah, goblin battle, coś tam. Pokaż mi przedmiot, bo ja go nawet nie widziałem. Nowy przedmiot. Taki. Ale ty głupio wyglądasz. Taki. Dzięki. Możesz nawet przyzwać, ale nie teraz, za chwilę. Dobrze, przygotuj się. Mam kolejną złotą skrzynię. Chciałbym ją postawić. Więc ją tu postawię. A mam kurczę złote klucze. O właśnie, zachowam tego. Kaszę. Chowaj te złote klucze, poleciłem. Przydadzą się. O, jak mam to. O, właśnie. Starą broń schowaj, jeżeli masz. Mam taki dziwny złoty pistolet, ale to jest w sumie tym licznikiem, co to wezmę. Potrzebowałem amunicję do niego mieć. Nawet mam... dwa. Tylko, że ten... Dobra, no to nie wiem, jak chcesz, to możemy jechać z tą ten armią, tylko nawet... Nie czytałem nic o niej, jak ona walczy, jak jest mocna. Mamy tutaj spawna, co ci szkodzi? Po prostu włączę. No ty masz. Mamy tylko jedno? No jedno, bo z 10 się to robi. Patrz, mam świeczkę. Zwiększającą spawn. A ja chciałem zombie z czapką. Czapka ma 1000 do mojego outfitu, a ma 500 życia i szansa 1 do 3, że się zreszki. No to na Blood Moonie to masz... Super, co wezwałeś? Nie? Nic. No a co to był za dźwięk? Nie wiem. Oni na Blood Moonie mogą skrystować drzwi, a tak to te zębiaczki nie mogłeś skrystować, tak? Tak to, jakie dobra, zębiaczki? Trzeba zrobić fortyfikację. Awaryjne zamykanie wszystkich drzwi.
ogólnie to do domu się nie zbliżać. No. Takie coś wypadło mi. Ale co to było? A, co te plus 2 DH? Co? Nie wiem, może ci potrzebne. Nie, wolę tego nie. Chyba, że chcesz takie samo, ale z 4% move speed. Chcesz? Nie chcesz. Nie no, chcę, chcę. To masz. Skrzynce pałasz, potem wezmę. No, wytrzyma. A jak masz magiczne przedmioty, które ci są niepotrzebne, to tak jest, co sprzedaj je po prostu, co? Ale nie mam. Znowu będziemy mieli tyle tych oczek. Na miejscu skończyła się, okej. Zastanawiam się, jak te skrzynki działają w momencie, w którym otwierasz skrzynkę z losowany lub? Czy kiedy? Ale co, jeszcze raz? No, jak masz skrzynię, nie? No nie. Jest. No i gwiazdka. Tak. Gwiazdka. No właśnie, jest, idźmy gdzieś tam w tamtą stronę, może będą jakieś gwiazdki. Poczekaj, że ta armia to już jest goblinów zwołałem. Dobrze, ale armia goblinów zwołałem, może zaraz przyjdzie. Nie było napisu. No właśnie, był dźwięk, że armia się przyzywa i co, ona się przyzwie? No chyba nie, bo powinien być napis, że coś tam... To co, nie udało mi się sprowokować goblinów, żeby do nas przyszły? No chyba nie. Może podczas Blood Moona, albo nie wiem, w czasie nocy nie można, nie wiem. To bym nie mógł użyć, albo by się nic nie stało. To nie wiem, zostali przyzwani, ale... Chodźmy w podziemia, mam pomysł. Najpierw zrobimy sobie super kupiony, co? Ej, no tam. Ja chciałem go zabić. No, zabiłem. A tutaj się hoduje nasz Corruption Zone, jeszcze nie wyszło. A po co ci Corruption? Nie można porobić, wiesz co, mam pomysł. Pomóż mi. Co? Najpierw tu teren wyrównaj. Co? No wyrównaj mi najpierw teren. No dobrze, wyrównamy. No ale wkopmy się tutaj kawałek dalej jeszcze. I większe po prostu pole do tego graczy, co? Mam kilka biomów, no nie? Postać te słoneczniki, aby blokowały kraczy. To wystarczy kamieniem spod spodu. Bo i tak dalej nie pójdzie, on się zatrzyma. No, zobacz, że idzie w dół. Tak, idzie i zatrzymał się na kamieniu. Dobra, chodźmy. Może ten. Tu już sobie będzie rosło. Najlepiej to wziąć kamień. I po prostu przy barierce go postawić. Może lepiej te słoneczniki jednak. A masz je w ogóle? No, są w skrzyni. Powinny być. Wiesz, to nawet jeżeli te Corruption tutaj spływa gdzieś tam do dołu, to nie tak nie szkodzi. Chodźmy najpierw dla ciebie po Graping Hooka. To sobie niech to rośnie, niepotrzebnie jesteś. Czekaj, dojdę po... Zginę. Czy tam jest woda? Nie. Papa. Super. Wiem, zejdę. Pierwszy. A po co porobiłeś te? Dobra, to było zginę. Czekaj, trochę wody tu upuszczę. Czekaj, on pokombinuje zaraz. Jak chcę tu spuścić na dół. Dlatego chcę, żeby się Graping Hooka, no. Co ty odwalasz w domku? Ja nic. Nawet nie było, przecież teraz jestem no, w domu. No właśnie, jakieś dziwne te stawiasz. Dobra, chodź, udało się. Ej, chodź. No już nie.
Dobra, całą kasę zostawiłem. Uj. Albo nie, jeszcze nie idź. A, nie idź jeszcze. Bo jeszcze tu są takie schodki i one cię też zbiją. O, wiem co zrobię. Skacz. Dobrze. Mam nadzieję, że tyle wody wystarczy. No chodź, bo mamy taki dzir, że te zabijanie szkieletów, żeby hukać i zabić, to chyba nie problem, nie? Czekaj, bo ja widzę coś ciekawego. No chodź, mieliśmy razem grać. No idę! Weź, to do twojego dobra, musimy zrobić żeby cokolwiek, żeby było mobilne, nie? Co zrobiłeś z tego meteorytu, który ci dał? Hełmik i... No i... Nie pamiętam jak to się nazywa. Kurczugę na ten temat. Aha, na pierśnik, tak? No. Zabijesz na pierśnik. Na pierśnik. Dobra, skacz. Zbieram chcę minerały. Ale ja chcę podziwiać twój upadek, chłopie. Myślisz naprawdę, że chcesz pomóc tak, żebyś mógł tu zejść? Chcę zejść z zewnątrz. No, że nie. Zbyt długo cię znam. No, no. Nie, nie troluję cię w tym wypadku, sorry. Sorry, że cię nie troluję, ale... Powinieneś tu przyjść. Przecież ja cię nie troluję, że nie chcę iść do ciebie. Nie, na Boga. No, ale mam tyle tutaj minerałów, że chłopie... Tu jest wiesz, więcej minerałów, a po drugie... Wpadłeś na to, że szukamy biomu z grzybami, który umożliwi nam budowanie superkotionu. Bo nieważne gdzie pójdziemy, to, to giniemy, więc... Ja wolę mieć superkotiony, co leczą więcej życia. Coś było. Dobra, teraz... Woda się przedostała, nie wiem jak. Chodź tutaj, ja się będę tłukł ze szkieletami. Chyba ten night coś tam mi wpadło. Dobra, jeszcze 2 minuty. Dobra, idę tam. O, tutaj jest nawet nagrobek, że zostaje zabity przez Mother Slime. Cieszę mnie. To jest to miejsce, w którym ja kiedyś się utopiłem. Znaczy, prawie się utopiłem. Wiem gdzie jest, nie wiem. Tutaj jest nic. Jak to będzie tu iść, to bardzo. Wiesz co, ja będę schodził coraz niżej, bo to jest w miarę krótko. Okej. Okay. Szukam tego piomu z grzybami. A ty tam co robisz? To bardzo ciekawe. No. Pokazuję ludziom, jak można zrobić... Jak działa te popiony, które wykrywają skarby? Tak latasz teraz jak ten nawiedzony pewnie. Ciekawe co to jest? Ło, jakie złoże złoto, fuck. Potrzebne nam w ogóle złoto? Nie jest skarby. Chyba do czegoś jest potrzebne. Coś się ten łączy i można ten... No dobra, to wykopię. A, silver. Nie wiem czy jest potrzebne, chyba nie.
zbieraj, sprzedaż na NPC. Dobra, nie chce mi się. No dobra, ale pieniądze się przydadzą. Nie chcę się. Chodź. O, tu mam dom, ale zbiorę do ładnie dom. Herc, tyczu. Ten miecz, co mam, to ci powiem, że bardzo fajna rzecz. Fajnie świeci. Ej, znalazłem ten dom z grzybami i serduszko, tylko jest jeden problem. Po pierwsze, nie wiem jak tu przyjdziesz. Po drugie... A... On jest pod wodą, częściowo. O, skrzynka pod wodą. Dobrze. Lśniące grzyby! Nie chodź, bo idąc tą jaskinią odnalazłem, bo to tak zazwyczaj jest, że jak się właśnie idzie tą jaskinią, to się znajduje wszystko. Dobrze, żeby... tylko skończę to i już idę, bo już skończył mi się. Bo jak sami byśmy szukali, to ja nie wierzę, żebyśmy znaleźli ten grzybiast, wiesz? Bo nie byłoby takiego po prostu zrobienia. Co ta woda tu robi? Znaczy jak tę wodę można pomieścić z obsydianem? Znaczy fu, zla może, bo obsydian zrobić. Dobra. I tu jest też jakaś kolejna sytuacja slajma. Nie wiem w ogóle co one dają, trzeba przeczytać. Kiedy? Mam nadzieję, że tam jest jakaś woda. To jest... Na samym dole jest, ale potem musisz iść skacząc, przepływając przez wodę. Super, tylko ja nic nie widzę. Nieważne, skacz niżej. No, jak skakać się bliżej? Masz miecz, mamy tym mieczem. O, tu jest gryfa jakaś sytuacja. Nie mam jak ci tutaj wyjść. Mogę ci powiedzieć, że spierdoliłeś. Właśnie się topię. Dzięki. Ja przeszedłem, to co? To ty nie przejdziesz. No ale to jest za głębokie. A ja nie wiem ile trzeba, żebyś się nie utopił. To dla twojego dobra było. Nie można wyjść stąd. A, tam marudzisz. Już mu niedobrze. Dobra. Mother slime. No tak, Mother slime cię zabije w tym dziurze, który masz. A silver po co nam potrzebny? Zbieraj te materiały tylko po to, żeby zrobić na przykład te zbroje, bo mieliśmy zrobić taką galerię, która pokazuje te zbroje, pamiętasz? No już wszystkie mamy takie te, z tych tych. No nie, bo na przykład srebrne nie masz. No bo mam jeden na sobie. Element? No. A tam był jeden element był, o, nasiona wypadł. Zostawiłem. Ej, fajnie się świecą na niebie po tych grzyby. Świecące, super grzyby. Yeah. Ja tam zbieram te wszystkie ory od grzybów. Mały ten biom grzybów, ale na tym poziomie jest mniej więcej, więc mam nasionka i trochę niżej możemy je hodować jak nie wiem. W sumie tu moglibyśmy to jakoś ładnie zrobić. Masz może disk? Mam. To akurat, jak przyjdziesz to tutaj zrobić, zasiejemy i trochę będzie tak. Wydobędę te skrzynie tutaj znowu. Stone się przyda. Wydobywać złotą skrzynię? Co? No złota skrzynka tutaj jest. Okej. Dobra. Tu trzeba zabić. Super, albo pod wodą... Dobra, czas się tej wody pozbyć, bo jest... No dobra, nie chcę tak. Pięć szkieletów. A ja skoro tu są jakieś świecące grzyby... Szkoda, że tu woda jest innego koloru. Tego nie chcę. O, i tego nie potrzebuję. Ale znowu to wezmę. Zejdziesz tutaj? No, próbuję.
Ja się ciągle nie mów, czy zajedziesz, nie. Lawa. To jest głupie. Głupie czy nie głupie, tak się nazywasz. Jeżeli nie mam jak, no to nie mogę tak. Prosto. Chodź pod siebie po prostu i ciulaj się. To jest lawa, ej. Chuj lawy. Zajebiście, chuj dużo lawy. Jesteśmy na jakiejś granicy, w sumie już piękno. To w ogóle woda spływa. O, chyba wypadło to, co mi jest potrzebne. Nie wiem, zobaczę. Albo to jest po prostu... Nie, to było tylko ciało tego. Bata. A i mamy zajebistą fabrykę obsydianu, nie wiem, czy wiesz. Kapitalna fabryka obsydianu. Nie chcę wiedzieć, co kogoś tam zabiło. Ała. Tu jesteśmy dostali. Lawa OP! Strasznie OP. No znowu to jest taki puszka, nie wiem co na ogóle robi. A, że wszystko widzę nagle. Dobry, dobry pan. Gunio, już tu dalej mi schodzić nie ma sensu, bo jak zajdę niżej, to już będę w piekle. Ale skąd tyle tej wody się wziął? Nie wiem. Naprawdę potem mamy zajebiście dużo. Cały czas wpływa. Dobra, nie myślę, że ja tu zaczęłam złota zdobywać, a tego innego się tego. A więc tak, jesteśmy na granicy z piekłem. Mi się odnaleźć ten biom z brzuszkami. Udało mi się odnaleźć jedno serduszko. A z tymi serduszkami to chyba nie problem. Dobra, nie wiem jak tam do ciebie zejść. Mówię ci, kop pod siebie, jeżeli nie dajesz sobie dać rady. No nie masz zaznaczonej żadnej tej drogi, więc nie mam jak ten. No ja o pomacku tutaj tak naprawdę szedłem, wiesz? Wchodząc w kolejne korytarze, to jakoś... Wow. Zobacz w plecaku, czy masz tego graping hook. Nie mam. Ty i twoje głupie pomysły za chwilę się utopię. Nie, tam jest zejście, ja tam wiem, że cię chyba jest. Nie wierzę, że jestem. Dobrze, utop się. No poważnie mówię, utop się, to wtedy ja się teleportuję i będziemy mogli razem jakoś tak próbować nie dojść. Ja stąd wychodzę powoli, spróbuję cię odnaleźć, jakoś ci pomóc. Tak czy inaczej, na mód bloku. Właśnie. No takiej zasadzie. Do śniących grzybów. A nie, to i tak mi nic nie pomoże, szkoda. Utopi się jednak? Nie, nie utopi się. Ja wylewam wodę. Dobra, nie wiem, żeby nawet nie mogę chcę wyjść. Ale już niedługo, niedaleko masz. Tak, się utop. Nie utop. Utop. Teraz mógłbyś coś zrobić dobrze. Tak, zajebiście dużo złota.
Piszę, jak walczysz. Dobrze. Byś pomógł, a nie słuchał. Ale ja słyszę, przy ścianę nadal kopiesz. Nie jesteś tak daleko. Też się nie uprzej. Słyszę cię, weź się nie ruszaj, naprawdę mówię. Przebijam się. Czekaj, nie kop tam. O, widzę cię, haha, widzę cię, bunia. Widzisz mnie? Widzę, że jesteś niedaleko. Tada! Udało się. Dobra, tu zrobię przejście, chodź. Mówiłem ci, że się uda. Gdzie ty jesteś? Znowu nie żyjesz? Nie. Tak. Z moim mistrzem umierania. Chodź tutaj. Dużej tej wody masz? No, dużo. Dobra, chodź. Już będziesz miał w miarę bezpiecznie, no chodź. No, silver wykopuję. Nie, no dobrze, dobrze, dobrze. Cieszę się z tego powodu, że wykopujesz silver, który się przyda nam do zrobienia seta kazowego. Ale jest już ten, tylko nie mam... Mam na sobie ciągle te ciuszki, spodenki. Wow, ile tam jest. Aż tutaj jest. No na dole. Sorry, muszę się pożywić, ale chodź tutaj. Super. No. Co? Wywaliło mi, czy chcesz ściągnąć coś tam. I chcesz coś ściągnąć? A teraz mnie wywaliło błąda. Terrari. Świetnie.